Szymburze, coś wam powiem. Czarne chmury nadeszły nad Kafarną, Korozaim, Betsaidę. Nie dlatego, że Jezus nie mógł tam nic działać, że lud nie uwierzył w Niego. Ten gniew i to złowrogie biada dotyczyło odbioru Jego słów, który powinien poskutkować nawróceniem. Nic takiego jednak nie następowało. Można powiedzieć, że ludzie chcą godzić ze sobą wiele rzeczy, jak brud z czystością, śmierć z życiem i wiarę w Boga z życiem w grzechu. Nie jest to możliwe, bo brak chęci odwrócenia się od grzechu i bycie z Bogiem jest absurdalne. Nie można dwóm Panom służyć, mówił Jezus. Kogo więc wybieram? I dlaczego tak ciężko jest odejść mi od grzesznego życia? Biada Tobie nie jest wypowiedziane, żeby potępić, ale żeby z wielką mocą wezwać do nawrócenia. Nie ma nic tak przyjemnego i umiłowanego przez Boga, jak to, że ludzie nawracają się w Nim ze szczerą skruchą. To słowa świętego Maksyma Wyznawcy. Wymienione przez Jezusa miasta są historią, ale w tej historii zawarte jest nasze życie. Bo choć z miast zostały dziś ruiny, tak samo będzie z nami. Nic z tego doczesnego życia nie ostanie się na wieczność. I nawet jeżeli dziś nasze życie jest takie, jakie jest, nie zawsze uczciwe, prawdziwe i czyste, to i tak w Jego środek wchodzi Pan. Przechodzi, rozgląda się i szuka miejsca, żeby złożyć w nas swą łaskę. Przechodzi przez nasze domy, nasze dzielnice, nasze społeczności. Tylko czy ktoś zwraca uwagę na Jego obecność? Jezus zachęca nas do nawrócenia. Nigdy na to nie jest za późno. Tylko i wyłącznie od nas zależy, kiedy ten proces zaczniemy. Nie ma jednak co zwlekać. Przecież nie z każdego grzechu uwolnimy się natychmiast. Nie każde przywiązanie będzie łatwe do przepracowania. Trzeba nabrać ducha, który pomoże nam pokonać nasze przeciwności. Zatwardziałość serca jest jedną z chorób społeczeństwa. Wielkie cuda nie robią wrażenia, wielkie tragedie nie ruszają. Szuka się tylko sensacji. Niewielu chce dostrzec przychodzącego Chrystusa, który przychodzi uzdrawiać i głosić Ewangelię. A przecież to o wiele więcej znaczy niż wszystkie cuda. Jeśli cuda nie idą w parze z wiarą, stają się tylko widowiskiem. Biada nam, bo Bóg dzisiaj objawia nam swoją miłość. On wielokrotnie przez swoją matkę nawołuje do nawrócenia. A teraz poucza i daje wskazówki, jak mamy żyć. A my odwracamy głowy, nie słuchamy. Na co czekamy? Chrystus wręcz krzyczy, a jest to krzyk rozpaczy, że Jego kolejne dzieci idą na potępienie. Pomyśl, jakiej zmiany potrzebujesz, aby bardziej żyć pełnią życia w Bogu, aby bardziej doświadczać Jego miłości i dzielić się nią z innymi. Zmiana może oznaczać zrobienie czegoś więcej lub mniej, zrobienie czegoś innego albo zaprzestanie. Papież Franciszek powiedział, Jezus wyraża swój niesmak widząc, jak zostaje zaatakowany przez swój własny naród. Gdyby w Tyrze i Sydonie dokonały się cuda dokonane wśród was. W tym surowym, ale i gorzkim porównaniu jest cała historia zbawienia. To jest nasza historia. Gdy w miejscu, w którym żyjemy, wokół nas są ludzie, z którymi nie można nawiązać dialogu, nie można podzielić się swoimi nadziejami, nie można przekazać miłości Bożej, to co powinniśmy zrobić? Tylko to, co powiedział święty Franciszek Salezy. Trzeba nam rozkwitać tam, gdzie Bóg nas zasadził. Widząc spustoszenie i zniszczenie w ludziach, trzeba doszukiwać się też dobrych rzeczy, dzięki którym nie stracimy nadziei. Z Panem Bogiem.